dobry wszystkim. Witam serdecznie. Po pracy robi się już ciemno, ale to nic. Jest jeszcze młoda godzina, więc można dużo zrobić, ale najpierw stwierdziłam, że muszę wypić kawę, bo chyba nie będę miała siły na to, żeby cokolwiek zrobić. Moje roślinki, jak widzicie, rosną tutaj. Mam nadzieję, że się przyzwyczają do tych warunków. No przecież nie są aż takie inne jak u mnie, prawda? No okej, dobra. Inna dzielnica, inne mieszkanie. Ale ja jestem. No, więc nie mogą narzekać. I jeszcze do tego ciepełko mają. Ha! Chociaż kwiatki nie lubią zbytnio kaloryferów. Wiem o tym bardzo dobrze. No, więc będę musiała je czasami oszczędzać. Więc pijemy i idziemy. Ale może jeszcze jakiegoś cukiereczka zjem. Bo do kawy dobrze coś zjeść słodkiego. Nie piję z cukrem, więc... Trzeba sobie jakoś osłodzić życie, prawda? Nie tylko praca, praca, praca. Nic poza tym. Z życia też trzeba coś czerpać, jakieś przyjemności. Na przykład chwilę odpoczynku. A potem można iść dalej. Jak uważacie? Też tak macie? Przechodzicie z pracy, pijecie kawę, a potem dopiero jedziecie dalej. Pewnie tak. Kiedyś jak byłam młodsza, było zupełnie inaczej. Latałam tu, tam, nawet mi skrzydła przyrosły, a teraz nie. Teraz najpierw trzeba odpocząć, a potem można coś dalej robić. Ale dobre te cukierki. Pokój jest wykończony, wymalowany na dwa razy. I teraz trzeba założyć tylko gniazdka. No i może gdzieś jeszcze jakiś akryl. Ale to w późniejszym terminie, najpierw niech zrobią tą podłogę. Koło kaloryferów musiałam zostawić tą brzydką tapetę i po prostu obcięłam farbą, tak jak widzicie. Ależ te kaloryfery są okropne. Żeliwne, stare. Dobrze, że chociaż wymalowali na biało. Nie chciało mi się po prostu skrobać tej tapety za tym kaloryferem, wiecie? Przyniosłam sobie dwa śrubokręty. Jeden krzyżak, drugi zwykły, bo tutaj jest taka malutka śrubka i będę musiała ją przykręcić innym śrubokrętem, aniżeli jest. Żebym niczego nie zgubiła. Okej. To może na później. Wiecie, z czego jestem tutaj zadowolona? Że mam nie tylko jedno gniazdko, ale 3, 4 i to jeszcze 3 podwójne i jedno pojedyncze. Bo na moim starym mieszkaniu miałam w każdym pokoju jedno gniazdko i to wszystko. A tutaj? Ale się rozszaleli. Bardzo się z tego cieszę, że jest nowa elektryka tutaj, bo w starych budownictwach to jest tragedia. Trzeba było wszędzie używać przedłużaczy. Wcale nie zawierzyłam, że to są polskie meble, wiecie? To są szafeczki do
nie wiem, czy ja dzisiaj będę w stanie jeszcze złożyć jakąkolwiek szafkę. Spróbuję, ale czy mi się to uda? Nie mam zielonego pojęcia. Już jest ciemno, nie wiem, około 6, więc będzie ciężko, ale spróbować trzeba. Wszystkie trzy, poczekajcie, trzy albo cztery szafki, o ile dobrze kojarzę, chyba cztery szafki. Zapłaciłam prawie 500 euro, są to tylko szafki na górę, do kuchni, do zawieszenia. Z firmy Bellini, nie wiem, kojarzycie? Bo ja w sumie to nie kojarzę w ogóle. Kupiłam te szafki na Amazonie i w sumie nie było nic napisane, że jest to polski producent. Dopiero jak mi przywieźli te szafeczki, to pytam się tego pana, a one są z Polski? O, no widocznie tak. Byłam w ogóle zdziwiona, bo przywieźli mi na palecie drewnianej. Normalnie to przywożą bez żadnych palet. A tu taka malutka paleta zbita z deseczek i postawione wszystkie szafeczki. Wow, sobie myślę. Prestiż, co za jakość. Więc Polacy też potrafią. Zresztą Polacy robią najlepsze chyba meble w Niemczech. 90% mebli to jest właśnie z Polski. Nie uwierzycie, nie? Ale tak jest. Niestety. Dzisiaj jestem leniwa i stwierdziłam jednak, że nie będę składać tych szafek. Jutro się tym zajmę. A dzisiaj pokażę wam, to jest ściana za mną. W salonie, no jest naprawdę ciemna, jeszcze ciemniejsza niż w sypialni, ale o taką mi chodziło. Niestety starczyło mi tylko na połowę ściany, więc drugą połowę wypełnię taką tapetą, która się sama klei. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. Musiałam ścianę malować niestety na 3 razy, bo coś ta farba nie kryła. Może dlatego, że te ściany były szpachlowane i po prostu tak wpiła ta ściana tą farbę. Nie mam zielonego pojęcia. Ale w każdym bądź razie udało mi się coś z tym zrobić. Resztę ścian już jest na jeden raz wymalowane na biało, ale trzeba będzie jeszcze raz poprawić. Wiecie, malowanie po ciemku właśnie tak wygląda. Nie widzi się, coś się nie domaluje i dlatego trzeba drugi raz. To jest właśnie ta tapeta. Ostatni krzyk mody. Nawet moja mama taką ma, jak ostatnio byłam u niej w odwiedzinach. Patrzę, a mama, mówię, ty też masz tą tapetę? No tak, ja też chcę być modna. Sobie pomyślałam, okej. Tak mi się spodobała, że również kupiłam sobie tutaj na tą część tej ściany. Druga zostanie właśnie w jednolitym kolorze, a ta część, gdzie będzie stał stół, będzie właśnie pokryta tą tapetą. Gdzieś widziałam to, bardzo mi się to spodobało. Nawet na tej tapecie wisiało lustro. Ja jeszcze nie wiem do końca, co ja na tej tapecie powieszę, czy cokolwiek. Na razie muszę ją założyć. Nie muszę żadnego kleju używać, ponieważ ona się sama klei. Zaraz zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. U siebie na starym mieszkaniu już tą tapetę również kładłam, tylko że takie cegiełki, nie wiem, czy pamiętacie. Też z tego filmik nagrywałam i muszę przyznać, że byłam bardzo zadowolona właśnie z tego czegoś i stwierdziłam, że tutaj również to wypróbuję i mam nadzieję, że zadziała. Tylko znowu widzę, są kontakty, więc będę musiała ciąć. Ale to nie jest żadna przeszkoda. Jak się chce, to się zrobi.
właśnie sobie wymierzyłam, będę musiała ciąć paski na wysokość 2,50. To jest o wiele wyżej niż u mnie na starym mieszkaniu, wiecie? Tutaj jest 2,60, a u mnie na starym mieszkaniu jest 2,40, 15 cm więcej. Niesamowite, nie wiem dlaczego, jak to w ogóle możliwe. Ale tak jest. Dobra, będziemy ciąć te paski na 2,50. Żeby prosto uciąć, przygotowałam sobie już winkel. Chyba dobrze mówię, nie wiem, ale jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie. Ten winkel jest nawet z poziomicą, także będę wiedziała, że jest prosta. Aha, jest tutaj jakieś oczko. Okej, dobra. Więc sobie najpierw wyrysuję i polecę 2,50 i przytnę sobie po prostu takich 5 pasków, poprzyklejam i mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale chyba najpierw spróbuję jeden pasek, a potem kolejne, czy pasują. Tu jest moja kropeczka, tylko pociągnę linię. Będę miała wszystko do poziomu. Chyba mam mały problem. Nie wiem, jak mam ją odkleić, wiecie? Powieszę, ale może.
może wy mi dacie w komentarzach jakiś pomysł, co można tutaj powiesić, czy lustro, czy może zegar. Nie mam zielonego pojęcia. Zegar już kupiłam, tylko nie wiem, czy go tutaj powiesić, bo przecież z tej strony będzie kanapa, to co, będę się odwracać do tego zegara? Raczej nie. Idę spać, jestem zmęczona, jest już naprawdę późno i życzę wam wszystkiego najlepszego. Cześć, do następnego odcineczka, moi drodzy. Trzymajcie się. Pa!